tematem przewodnim tegorocznego święta oddziału Rynek Podziemny jest symbol, przedstawiony w trzech perspektywach – heraldyki, historii sztuki oraz historii antropologicznej. Jest to temat pojemny, wieloznaczny, wieloaspektowy. Dzisiejszy wykład inaugurujący święto poświęciliśmy heraldyce. Zaprosiliśmy pana profesora Zenona Piecha, który wygłosił wykład Czytanie znaku Herb Krakowa. Herb jest takim znakiem, który mówimy jest albo dziedziczny, albo jest niezmienny w długich przedziałach czasowych. W przypadku herbu Krakowa okazuje się, że jednak taka zmiana w ostatniej ćwierci XVI wieku, w pierwszej połowie wieku XVII się odbywała i ona polegała na tym, że ta taka skromna wersja tego pierwszego herbu Krakowa, czyli mur, trzy wieże, otwarta brama, od ostatniej ćwierci XVI wieku jest systematycznie wzbogacana. Pojawia się tarcza zwieńczona koroną królewską, pojawia się najpierw orzeł nieukoronowany, orzeł ukoronowany. To wszystko jest związane z historią miasta Krakowa. Wykład uzupełniał spacer z profesorem. W hali krakowskich sukiennic znajduje się duży zespół herbów i pieczęci miejskich i cechowych. Liczy on ponad 100 obiektów. W czasie spaceru uczestnicy poznali historię tego zespołu, jego pierwotne przesłanie ideowe i zmiany, jakim uległ po II wojnie światowej. Jesteśmy w tej drugiej części, która pokazuje nam zespół pieczęci tego Trójmiasta, czy tej aglomeracji miejskiej staropolskiej, bo pamiętamy, mówimy Kraków, historia Krakowa, ale tak naprawdę to jest historia Krakowa, Kazimierza i Kleparza. I to są trzy różne miasta, które dopiero z biegiem czasu zostały w jeden organizm połączone. No i oczywiście nie można zapominać o Podgórzu, bo Podgórze też miało swój herb, miało swoje pieczęcie, czyli jak Państwo widzicie, to drążenie herbów mogłoby trwać o wiele dłużej.